Mateusz, drugie zwycięstwo w Berlinie, awans do półfinału, czyli pierwszy ważny krok w tym turnieju został przez Was wykonany, no, wzorowo. Taki był cel i bardzo się cieszymy z tego, że udało nam się go zrealizować tak szybko, no bo dwa mecze, już jesteśmy pewni awansu. Nic, tylko się przygotować do półfinału i walczymy dalej. Triumf z Belgią 3-0, wynik okazały, ale tam w drugim secie była spora nerwówka w końcówce. Co się stało? Z biało-czerwonymi mieliście sporą przewagę i nagle to Belgowie doszli do głosu. Ciężko wygrać, z tego co tam widziałem, to popełniliśmy w tym secie 15 błędów własnych, a rzadko wtedy wygrywa się sety, jak popełnia się tak dużą ilość błędów. Nam się to udało, no naprawdę wyszliśmy z niezłych tarapatów, bo nie wiadomo, jakby ten set się podeczył, jakby Belgowie wyrównali. No, klasowy zespół poznaje się po tym, jak wychodzi z takich opresji. Później już widzieliśmy tą naszą reprezentację grającą skutecznie do samego końca. Byśmy zawsze tak wychodzili z takich trudnych momentów. Teraz ma to już mały finał, pierwszy z trzech finałów po drodze, czyli finał o pierwsze miejsce w grupie z Niemcami. U siebie grają, będzie to bardzo trudny mecz. No i my i Niemcy mamy pewny awans, więc wszystko zależy od trenerów, jak zdecydują, czy dadzą niektórym zawodnikom odpocząć, czy będziemy walczyć o pierwsze miejsce. Wszystko zależy od decyzji trenerów. To jest już jakiś pomysł, bo gracie ostatni mecz w fazie grupowej. Czy którego rywala sobie lepiej wybrać, czy lepiej po prostu uniknąć Francji w półfinale, no bo widzieliśmy wszyscy, jak Francuzi grają w siatkówkę. Nie jestem od tego, tutaj trenerzy decydują. Jeszcze nic nie rozmawialiśmy na ten temat, więc ciężko mi się teraz wypowiadać.